Jakub? Coś nie daleko. Dobrze jeszcze? Nie, daleko pedały. Okej. A, obciążenie było. Obciążenie i dlatego. Pierwszy kontakt z wodą. Ale ciepła woda. Ciepła? No. Okej, ja steruję, ty będziesz kamerował. To jest właśnie oto Domniackiego, wgórzenie małe z ród, może. Niestety nie wpuścili nas. Niestety nie byliśmy wpuszczeni. Nie daliśmy rady lądem, zaatakujemy z wody. Teraz właśnie udajemy się w kierunku kanału, który widać na wprost. Pokaż kanał wejście. Domniacki także opisywał to w jednej ze swoich książek. Bardzo? Bo tak. Pokaż. Gówno widać, dobra. Lecimy. Czekaj, bo zoom jakiś straszny. A, bo masz włączonego tego zoomara, który podglądaliście. Tak. Co się dzieje u Godyckiego. No dobra, kręćmy. No, także demonstruję nasz patencik na obniżenie progu i przejście dla rowerów wodnych. Okej. Okay. To teraz wsiada. Okej. Okay. Piszczą za nami. No, nie wiadomo tylko, czy się uda tutaj dalej płynąć, bo tutaj mogą być już płowy. Proszę. Witamy, witamy. A, tam kajakiem podpłyniemy. Już teraz jeszcze mu chciałem kajaczkiem płynąć. Jako kamerzysta mam tą możliwość niewiosłowania przez jakieś 5 minut. Ale dłużej. Słuchajcie, to my spróbujemy jednak kajakiem. Zaraz możecie wejść chyba. Czy tam rowerem się da przepłynąć? Zobaczcie, tutaj przyjdziecie, tam pod drzewem też przyjdziecie. Nie wiadomo tylko co dalej. Śladem Rexa Huntera. O, Krzysiak, mi tutaj przed nosem zimorodek przyleciał pierwszy raz w życiu, widziałem z bliska jeszcze w pełni wierzch promieni słonecznych. Niesamowicie jaskrawo, niebiesko, żółto, takiego czerwonawego, to... Przez chwilę miałem wrażenie, że nie jestem w Polsce, wiesz? Mhm. Marek nie miał szansy to zobaczyć. Także jesteśmy na drugim rozlewisku w drodze do końca kanału. No i spróbujemy dotrzeć do samego końca. Słoneczne takie oświetlenie, to wtedy jeszcze wygląda to dobrze. Zbliżamy się do końca kanału. No właśnie, nie jestem pewny, czy to jest koniec. Robi się ciekawie. Powinien być coraz bliżej. Nie wiem, czy do niego uda się dotrzeć. Uwaga, jest płytko coś. Powinniśmy przejść. Ale powinniśmy przejść. Okej. Okay. Nie odnotowałem żadnych szurnięć. Zwróciłbym uwagę tutaj, jak tu musi być czysto. Nie wiadomo, czy po nich ktoś przepływał tutaj ostatnio. Znaczy nie. W ogóle w tym roku. Gdyby umiały mówić, by nam... Ogólnie lilie mają w sobie coś, co szkodzi. Tak. Tylko nie pamiętam, coś słyszałem, nie pamiętam. Są trujące. Są trujące tylko w kontakcie ze skórą, czy...? Przy spożyciu. W kontakcie ze skórą to nie potrafię powiedzieć. Też mu się wybrałem do ręki, nie pamiętam. Ciekawe, widać było ładnie rybki. Tak. To jest piękna, czysta woda.
czysta. Świadczą właśnie o tym lilie wodne. Świadczą o tym właśnie linie wodne, bo lilie niestety nie wszędzie mogą być. No, mam wrażenie, że to ciemne przed nami to jest koniec kanału. Mam nadzieję, że odgłosy. Tak, to już jest kanał, poznaję. Nie wiosły chwilkę, może. Akurat o dziwo ptaszki cicho są. O, uwaga, bo no teraz to. To przed nami to już jest zdrowie. Drastyczne zakończenie kanału. Ponoć, gdyby tą groblę wysadzić, to wody potężnej ilości z jeziora spłynęłyby i zalały zimne tereny na północ. Nie prowokuj, nie prowokuj. Na linii wschód zachód przetaczały się. Całe szczęście dysponujemy tylko gumowym kajakiem. Ale mamy wiosła, możemy przekopać. O, nie, nie, to nie tak łatwo. Także... miłego płynięcia? Robisz. Okej, no to wypłyńcie, kurczę. No, lewa, prawa, panowie. Lewa, prawa, równe tempo. A wy to fajnie płynęliście, wiesz? Co? Równo to nie było. Taki kanie podskakuj. Dobra. Płyniemy. Mały kurs kajakowania. Dobra, a ja ćwiczę zooma. Uśmiechnijcie się ładnie. Jesteście w odkrytej kamerze.